I dlatego podczas tej przyświętej również
się modlimy. By ta wspólnota strażacka w skręcie rady i ci seniorzy, ci doświadczeni życie, ci, którzy już przeszli i przechodzą ten szlak życia w służbie dla wspólnoty, dla miasta Gdańsk Mazowiecki, a może w przyszłości gdzieś indziej byli i służyli jako strażacy. I ci młodzi, którzy wchodzą, którzy się nie tylko przyglądają, ale w tej służbie odkrywają i potwierdzają ten wielki dar powołania, by poprzez swoje życie chrześcijańskie, poprzez zawierzenie Bogu, zdanie się w tych właśnie skrajnych, trudnych sytuacjach, żeby mu jeszcze bardziej zaufali i żeby byli przeświadczeni, że wszystko, co robią, czynią dla drugiego człowieka, czynią po prostu dla Chrystusa. Przeżywajmy, drodzy, niedzielę dobrego pasterza. Przeżywajmy również i pamiętajmy o wszystkich, którzy odkrywają na swojej drodze życia młodości powołanie do różnych miejsc na tej ziemi, by wypełniać posługę Bóg miłości, poświęcenia i ofiary, a to wszystko dla Chrystusa i ku wznoszeniu duchowym drugiego człowieka. Ostatnia, choćby, ale to przecież nie pierwsza już
przedstawia, kierując ruchem właśnie oprócz policji, ochotnicza Straż Pożarna z Kędzierza. Pozwólcie, że w imieniu Was wszystkich tutaj zgromadzonych na ręce Pana Prezesa złożę teraz najlepsze życzenia. Niech Święty Ojciec błogosławi Waszej działalności, Wam osobiście i Waszym rodzinom. Niech Was wspiera we wszystkich działaniach ratowniczych, które podejmujecie z jakąś wielką werwą i z wielkim zaangażowaniem. Niech bezpieczeństwo i łaska Boża